Witamy. Dzisiaj mamy taki ciekawy temat, pewnie wszystkich zafrapuje, no ale powiedzmy, na niektórym po prostu gul skoczy, ale nie ma innego wyjścia. No słuchajcie, zawsze to są jakieś przemyślenia, a przemyślenia zawsze mają jakieś takie ryzyko, że komuś się one nie spodobają, że ten myśli tak i tak dalej. Oczywiście jesteśmy w dobie przepływu informacji, każdy ma prawo jakby mieć własne zdanie, no i dlatego robimy te filmy, bo mamy własne zdanie. No, ja ze swojej strony chcę powiedzieć taką ciekawostkę, że filmy na Królewskiej robią trochę zamieszania wśród co niektórych, bo to widać po komentarzach. Niektórym naprawdę gul skacze, ale po tym filmie może jeszcze bardziej skoczy. Albo może kanał zamkną, kto wie, może się na przykład z takich przemyślenia będą, słuchajcie, taki skutek też jest możliwy, że kanał się zamknie, bo ktoś ma przemyślenie. A może trafne? A kto wiedział, może nie trafne? Jakby były nietrafne, to pierdało jakieś tam. Ale jeżeli są trafne, to słuchajcie, nie taka prosta sprawa, coś z tym trzeba zrobić. Trzeba wysłać hałdę dezinformatorów, niech tam robią w komentarzach mgłę. No ale temat jest Judeopolonia i tutaj poprosimy panią Beatę. Tak, mamy. Beata Andrejas, marszałek Sejmiku Ziemskiego prowincji wrocławskiej. Judeopolonia z perspektywy mieszkanki ziem odzyskanych wygląda, proszę państwa, tak, że mamy we Wrocławiu centrum decyzyjne, tak jak to już było za Stalina, tu były bunkry dowództwa Układu Warszawskiego, a za Hitlera też był system bunkrów dowodzących. Mamy tutaj we Wrocławiu bardzo dużo Żydów, dlatego że były trzy fale emigracji żydowskiej do Wrocławia. Mianowicie w 1920 w czasie wojny z bolszewikami Żydzi zamiast się bić o Polskę uciekali na teren właśnie Wrocławia, który nie był wtedy... Śląska Dolnego. Wrocławia, tak. Dolnego Śląska, który, głównie do miasta Wrocław, który nie był wtedy w traktacie wersalskim uznany jako miasto polskie, tylko przydzielony do III Rzeszy Niemieckiej. Więc to była już pierwsza fala w XX wieku. Druga fala ogromna w 1944 i 1945 na tankach Stalina przywieziono do Polski 2 700 000 Żydów sowieckich. Wszyscy ci Żydzi są spisani, ich prawdziwe imiona i nazwiska, ich tożsamości prawdziwe, bo wielu z nich ma kradzione tożsamości, nawet po trupach i nazwiska. I lista leży w MSWiA. Od lat domagamy się upubliczniania tej listy. Jak widać, nieskutecznie obecny minister MSWiA Błaszczak, Platforma chce go odwołać. Czy on upubliczni tą listę? To pytanie retoryczne. A trzecia fala w 1989 i po, fala niemieckich Żydów i amerykańskich Żydów, która nawaliła do Wrocławia, zawaliła Wrocław, tak żeby tutaj mógł się odbywać co roku Global Forum i Atlantic Council, czyli Międzynarodowy Kongres Żydostwa. Mam jeszcze pytanie tutaj. No dobrze, załóżmy, że coś byłoby upublikowane, lista Żydów i tak dalej, czy tam kogoś tam powiedzmy pochodzenia żydowskiego. I co by to dało, jeżeli byłoby to upublicznione? No wtedy Polacy wiedzieliby, z kim mają do czynienia. Że z tych 2 700 000 Żydów jest ich teraz coraz więcej, to są Żydzi sowieccy, którzy funkcyjni byli, przywiezieni na tych tankach siłą NKWD i SMERZ, zamontowani w strategicznych resortach, tak zwane resortowe dzieci. No. Ja ze swojej strony czytałem na rosyjskojęzycznej stronie, która była poświęcona tym ilościom, to kiedy powstała generalna gubernia, bo to wynikało z tego artykułu, to 300 tysięcy Żydów, tych polskich, oni przeszli granicę Ribbentrop-Mołotow i wtedy z automatu ci wszyscy
Mało tego, z generalnych wyprzysło 300 tysięcy, a część tych pochodzenia żydowskiego, tych Żydów, za linią Ribbentrop-Mołotow, oni z automatu uzyskali obywatelstwo radzieckie. O, z automatu. Nie? A więc ich było trochę. Ich było trochę. Czyli tutaj te 300 tysięcy z samej generalnej guberni przeszło granicę, a ci, którzy tam byli na wschodzie, na tych kresach polskich, no to oni mieli z automatu to, jak to się nazywa, obywatelstwo. No i później, stąd już wiadomo, po wojnie, teraz ci wszyscy z Kresów, tak, ja dobrze myślę, ci z Kresów, czyli z tej części ściany wschodniej, oni przeszli na ścianę zachodnią. No może nie wszyscy, dlatego no że jest ich bardzo dużo, jest ich kilka milionów, więcej niż wtedy, bo mowa w 1944 jest o 2 700 000, a oni się rozmnażają dlatego szybciej niż Polacy, dlatego że im się, proszę Państwa, w PRL-u żyło znakomicie. Tak samo w trzeciej RP. Ci Żydzi nie wiedzą, co to jest nędza, oni nie wiedzą, co to jest bezrobocie. Im bezpieka otwiera wszystkie drzwi i stwarza takie możliwości, o których Polacy mogliby tylko marzyć. To Polacy emigrują za chlebem, kilka milionów w ostatnich latach od wejścia do Unii Europejskiej. Natomiast tych Żydów tutaj ciągle jest coraz więcej. A plan jest taki, że do 2020 mają tu się zjechać w ogóle Żydzi z całego świata i zająć państwo polskie, odebrać Polakom. Ale tutaj na ziemiach odzyskanych ten plan jest jeszcze bardziej przewrotny, ponieważ ci Żydzi są kosmopolityczni, oni nie wiedzą, nie mają wobec Polski, udają tylko patriotów, jeżeli w ogóle. Wobec Polski mają niecne zamiary i chcą Niemcom zapłacić za zrealizowanie państwa Judeo-Polonia właśnie ziemiami odzyskanymi przez Polaków wielką daniną krwi w zwycięskiej II wojnie światowej. Czyli tutaj można taki wysnuć wniosek, że jeżeli by media oficjalne podawały taką informację, że chcą wprowadzić język urzędowy w Polsce, jidysz, to wcale się nie ma co dziwić, że będzie językiem urzędowym, drugim językiem urzędowym język jidysz. Czyli jeżeli ktoś to strzelił, przepuścił przez publiczne media, to widocznie chciał sprawdzić, czy to się przyjmie, czy ktoś zareaguje, albo nie. No, tak można myśleć, nie? No ja pamiętam, jak 3 lata temu weszłam na stronę Sejmu i widziałam tam już takie przygotowania z Kebrajskim, te robaczki, te takie. I potem to zniknęło, czyli to jest przygotowywane. Przygotowywane, tak. I na raz, tak jak stan wojenny, może wyskoczyć. Po prostu. No, czyli bo to... Bo to jest też Muzeum Żydów Polskich, tak. POLIN właśnie, nie? No, a więc taki wniosek... Nie mają wstępu za bardzo, się policją straszy. A więc tutaj mamy taki wniosek, że ta informacja, że ten jidysz ma być tam wprowadzony, to wcale nie jest taka informacja na zasadzie kaszki dziennikarskiej, tylko to jest przygotowywane, to tak można wyciągnąć. Tak, wniosek. Jest coś przygotowywane, dlatego że po dwóch prokuratorów, w każdej prokuraturze rejonowej jest przeszkolony specjalnie właśnie na okoliczność jakiegoś rodzaju stanu wojennego, który, tak jak mówię, naraz ma być uaktywniony, bo przecież stan wojenny z 13 grudnia 1981 roku, on był przygotowywany przez całe lata. A mam pytanie. I nie wolno o nim mówić. To się ciągle. OSZ-teczki wyciągają. Aha, ale o stanie wojennym nie wolno mówić. Dobrze, teraz ja mam takie pytanie w związku z tym. No to na jakim szczeblu tych dwóch prokuratorów są przeszkoleni na wypadek ścigania patriotów polskich? No właśnie to... Jaki to jest szczebel? Powiatowy? Rejonowy. W każdej rejonowej prokuraturze. Aha, czyli rejonowy. Jest po dwóch takich i to jest identyczny opus moderandi. Metody działania takie same jak za Kiszczaka w przygotowaniach do stanu wojennego, gdzie także w każdej prokuraturze było dwóch takich prokuratorów, wskazujących czy przygotowujących te skazania i sędziowie też, usłużni sędziowie, bo przecież... Nabrodyści. To się z tym zgodzę.
A jeszcze mam tutaj takie pytanie w związku z tym... Tylko teraz ma iść o rasizm, prawda? Ma iść dobra. O co trochę innego? No to już jest nieistotne powody, tylko chodzi o kwestie strategiczne. Jak już zahaczyliśmy o stan wojenny, no właśnie, my to wygrzebujemy ciągle historię. Jaki jest twoim zdaniem powód rzeczywiste, drugie dno stanu wojennego wprowadzenia? Drugie dno, to jest moim zdaniem, ja o tym widziałem wcześniej, ale uważam to za kwestię strategiczną. Ale proszę. No dowiedziałam się tego, jest nagranie nawet od księcia Światopełka Zawadzkiego, że prawdziwym powodem wprowadzenia stanu wojennego było uniemożliwienie odtworzenia ciągłości państwa polskiego z drugą RP. Dobra, w porządku. Która wtedy była blisko, bo 80 rok to było zaledwie 30... No dobrze, to było niewiele lat. Po wojny. To było... Nie tak jak teraz. Teraz nam mówią, o tam 80 lat, dobra, 70 lat, co wy wyciągacie, kiedy to było? Dobra, to ja mam pytanie w związku z tym. To teraz tak, a więc co to było za zagrożenie, że ktoś tuż przed stanem wojennym by chciał odtworzyć drugą RP? Jakie to jest zagrożenie dla układu, tego układu rządzącego? Nemrodystów. No jest to pokrzyżowanie planów sionistów stworzenia judeopolonii. No. No właśnie. Silne państwo polskie jest uniemożliwia stworzenie judeopolonii. I przesunięcia Niemiec na wschód oczywiście także, bo granica na Odrze i Nysie Łużyckiej byłaby zupełnie pewna, gdyby państwo polskie było silne. Dobra, mam pytanie. Czy są jakieś skutki finansowe w związku z odtworzeniem drugiej RP? Czym to by skutkowało, twoim zdaniem? No, odszkodowania wojenne. Aha. W wysokości co najmniej biliona dolarów amerykańskich. Stop. Ostatnio mi jedno stowarzyszenie dało cynk i to powiedzieli mi to dość konfidencjonalnie, że według najnowszych ocen odszkodowawczych, to ta suma to nie jest bilion dolarów, tylko 26 bilionów dolarów. A więc mało tego, jeszcze kwestia było czego? Długów. Jeżeli w 80 roku, wiadomo, komuna była na nielegalu, znaczy to jest kwestia tego legalu, nielegalu, to powiedzmy wiadomo, że to jest no, jeden wielki nielegal, ale nie o to chodzi. W 80 roku, czyli wprowadzenie tego, czyli odtworzenie drugiej RP by skutkowało, że władza cała, która wcześniej zaciągała kredyty, to tego państwa by nie było, ponieważ istniałaby druga RP. Tak? Dobrze tak. Myślę? Tak. Dobrze myślę. No, a więc, czyli to jest skutek, no... Plus odszkodowania, czyli tak, kasacja długów, odszkodowania, no to są straszne rzeczy. No to słuchajcie, to nemrodyści to by musieli stanąć na rzęsach i uszami klaskać, żeby po prostu do tego nie dopuścić i to dlatego się o tym nie mówi. To jest następny temat, o którym się nie mówi, bo społeczeństwo nie wie, po co to ma być. A dezinformatorzy to milczą. I to jest kolejny temat. Czego? Czyli ropa, tam gaz i tak dalej, surowce, no i powiedzmy odtworzenie... No i konstytucji, na bazie konstytucji kwietniowej to jest ciągle dla Żydów płachta dosłownie jak na byka, bo ta konstytucja kwietniowa jest konstytucją monarchistyczną. A tego Żydzi nie chcą, żeby Polska stała się silnym państwem i to na dodatek z królem. Dobra, mam pytanie. Jakie tutaj jest podsumowanie, jaki efekt w sensie no, praktyczny dla słuchaczy? No tu się dowiadują różnych rzeczy. Jedni powiedzą jakieś tam bzdury, a nie no, tacy też tam powiedzmy no, niezorientowani, drudzy będą się interesować, ale praktyczna strona, no dowiedzą się no i co? No i judeopolonia, proszę Państwa, zagraża Polakom naszej egzystencji całkowicie, naszemu państwu. Tak naprawdę te plany masonerii żydowskiej i masonerii niemieckiej od
Natychmiast po tym, jak Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku, czy traktatem wersalskim w 1919 roku, natychmiast te masonerie przystąpiły do niszczenia Polski, do doprowadzenia do tego, żeby Polski nie było na mapie świata. I to, że nie ma traktatu pokojowego 70 lat po II wojnie światowej i nikt o tym nie mówi, że się teraz na przykład teczki kurskie wyciągną w TVP. I to jest najważniejsze, teczki. Tego czy owego, ale... To są nieistotne informacje. Oczywiście. Oczywiście. To są nieistotne informacje. I tu grają do Polonia znowu na czas, a oni w tym czasie robią to, co sobie zaplanowali i to z żelazną konsekwencją, bo no, jest się o co martwić. No dobra, można się martwić, można się nie martwić. No to teraz powiedzmy jedną rzecz tutaj to na zakończenie. No dobra. Ja to przynajmniej tak uważam, że no ta kwestia informacyjna, czyli ta wojna informacyjna, ona jest dość ważna, ponieważ no trzeba Polaków uświadamiać, rodaków uświadamiać. I to jest taka nasza rola. Mnie na przykład kiedyś, no przy okazji to powiem, taki jeden spod Warszawy mnie tu zapytał takie zdanie, no słuchaj, wiesz co, no to co, jeżeli ty tak uważasz, że takie będzie rozwiązanie, no oczywiście tego jeszcze nie mówiłem tutaj w żadnym filmie, jak, że jakie ja widzę rozwiązanie, ale taki film będzie, no to tak, jak ty uważasz tak, to co, mamy nic nie robić? Ja mówię, nie, nie, spokojnie, no mamy robić. Informować. Po prostu świadomość musi być w narodzie. Bez świadomości, no to po prostu ludzie wkręcają się w różne chociażby manifestacje, no chyba, że dostanie 50 zł, no to pójdzie. No bo dostał 5 tych, no, ale to uświadomienie jest bardzo trudne. Bardzo trudne, ale no, jak już... YouTube jakaś... prowadzi sionistyczną politykę wobec Polski, zwalcza Polaków. W porządku, ale dobra, no ale bez jakiejś świadomości, bez... No to po prostu ludzie nie będą wiedzieć, gdzie oni są, będą mogli się dawać wkręcić w różne nemrodyczne projekty. No niestety prawie wszystkie projekty są, jeżeli w ogóle nie wszystkie, są nemrodyczne, dlatego że Żydzi stosują ci germanofilscy, bo teraz już innych nie ma, bo oni są w sumie wszyscy germanofilscy. Zobaczcie Państwo, jak media sprzedano Niemcom, oddano właściwie, jak radio, no po prostu wysprzedano media, Polaków doprowadzono do ruiny, ale Żydzi się tym wcale nie martwią, dlatego że oni nie cierpią tej biedy, to Polacy są biedni. No dobra, to chyba wszystko, a więc każdy sobie wyrobi zdanie na ten temat, no i w sumie zapraszamy do nas, do właśnie słuchajcie, ja wyobrażam sobie, że czy ja sobie dobrze wyobrażam, czy źle, to też nie ma istotnej sprawy, ale na pewno jakiś odzew będzie w komentarzach. Jeszcze, dowodem na przykład jest Nowoczesna, ta żydowska partia Nowoczesna jest dowodem na to, że oni mają interes w tym, żeby tu Niemców wprowadzić, bo oni wyraźnie... Z tym językiem coś tam. Tak, z tym językiem kombinują i w ogóle nie mają problemu z żydostwem. Wytłumaczysz, znaczy, o co, jaki język chodzi? Ci Żydzi nie mają problemu z niemieckim. Z germanizacją polskich dzieci już od przedszkola czy w szkole podstawowej, a w internecie jest mnóstwo agentury pro-niemieckiej, bo tutaj nie ma, proszę Państwa, tak jak nie ma symetrii między traktowaniem mniejszości niemieckiej w Polsce, a wielkiej polskiej mniejszości w RFN, w ogóle żadnej nie ma symetrii między tym i tym, tak samo agentura, niemiecka agentura jest bardzo silna na terenie, szczególnie ziemiach odzyskanych. I tu myślę też o Mazurach. To będzie kolejny film o samoobronie i o tym starcie pana Andrzeja Chmielewskiego. Ja zauważyłem jedną rzecz, że właśnie zawsze to właśnie te regiony, Dolny Śląsk i te Mazury, to zawsze Pomorze były, i Mazury. To były takie, ja przynajmniej, mi chodzi tylko nie o Pomorze, bo tamtego tematu nie znam. Ale chodzi mi o te tak zwane Prusy Wschodnie, czyli to jest Mazury. Mazury i Dolny Śląsk. To była zawsze taka czarna dziura, takie czary mary, że tam zawsze była totalna nędza. Ale pytanie, dlaczego? No to teraz wiadomo, że no, kto to będzie inwestował w coś, jak to i tak przejdzie pod inną flagę. O, no to ja się właśnie zawsze widzę po Dolnym Śląsku, patrzę, jakaś nędza, że aż piszczy, nie? No już tam jakimś wielkim cudem, jak była powódź, no to pobudowali drogi tutaj w Kutnie Płockiej na przykład, nie? No i to na to,
to NATO, które prezydent uzurpator Duda chce ściągnąć na Polaków, to właściwie czemu ma służyć, nie? Czy oni przypadkiem Żydzi nie chcą się przeciwko Polakom tym NATO wysłużyć? No, czyli co? Chyba wszystko.